Myśl, hop, myśl, chodź. O, właśnie, tylko nie jesteśmy zmęczone. Przynosi. Tak, super. Witamy. Witamy na proteczkach. Przy czesaniu. Raz się plotkuje przez telefon, innym razem się ogląda telewizję, a dzisiaj poplotkuję z wami chwileczkę na temat cieczka. Cieczka u suczek. Po co ona jest, to zazwyczaj wiemy. No, jest to okres, w którym suczka przygotowuje się na początku do bycia w ciąży. No i oczywiście jest to okres, w którym suczka może zajść w ciążę. Pierwszy etap to jest taki, że zazwyczaj zaczyna się krwawieniem. Mniejszym lub większym, bardziej lub mniej czystym. I później się to w trakcie cieczki zmienia. I najpierw jest to ten początkowy etap, później przechodzi w taką ładną, czystą krew. Zazwyczaj i zazwyczaj później ta krew jaśnieje aż do takiego koloru wręcz wody arbuzowej. Czeszemy madanem. Będziecie mogli słyszeć i widzieć działalność tej szczotki. Specjalnie to zrobiłam. Także tutaj przede wszystkim mi chodzi o rozczesanie tego włosa, bo i tak Mercy będzie właśnie niedługo kąpana. Maluchy już mają 4 tygodnie, w związku z czym czas na to, żeby miała chwilę dla siebie i żeby oto futerko takie już lekko przybrudzone, jakby tłuste ze zmęczenia, z wszystkich innych zmian, doprowadzić do porządku zupełnego. Także cieczka zaczyna się właśnie krwawieniem, ono się zmienia i potem to krwawienie zanika. Czasami robi się takie mniej czyste, ale powolutku zanika, nie ma żadnego przykrego zapachu, jest to raczej zapach krwi, śluzu, natomiast nigdy nie powinien to być zapach przykry i tak przebiega cieczka właściwa. No i w cieczce właściwej, no oczywiście, coś się dzieje, tak? To są głównie odpowiedzialne za te wszystkie stany, są oczywiście hormony. Tak samo jak u nas, jak i u zwierząt. No i ten stan hormonalny no jest nie tylko jedynym autonomicznym systemem, który odpowiada tylko i wyłącznie za rozród. Te hormony ze sobą współistnieją, współgrają i współpracują. I dlatego też czasami trudno jest coś jednoznacznie powiedzieć czy określić. I czasami zaburzenia innych hormonów dają również obraz właśnie w rozrodzie. Chociaż niekoniecznie są to hormony rozrodowe. Ale jeżeli już wiemy, że ma cieczkę, no to takim podstawowym hormonem, który może nam powiedzieć najwięcej i mówi nam najwięcej i którego możemy najłatwiej zbadać, bo możemy go zbadać praktycznie rzecz biorąc w każdym laboratorium, jest progesteron. Ten progesteron początkowo jest na poziomie niemalże zera. Ta cieczka rozwijając się no musi poczekać na sygnał z organizmu innego hormonu, który zainicjuje wzrost, gdyby tak można to określić, wzrost progesteronu. I to jest właśnie owulacja. W momencie, kiedy progesteron zaczyna już rosnąć, i przybiera wartość około 6 nanogramów na mililitr. Możemy powiedzieć, że owulacja się na dobre zaczęła. Jeżeli ten progesteron jest poniżej, to jesteśmy albo przed owulacją i może on spadać, może on rosnąć właściwie do przekroczenia trójki. Może on się zachowywać bardzo różnie, może on być na plus i na minus, tak sobie pływać. I wtedy, kiedy ten progesteron ma 6, wiadomo, że jest to w okolicy 6, że jesteśmy w okolicy owulacji. I to jest okres absolutnie płodny u suczki. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, kiedy kryć. Bo kiedy kryć, to tych, powiedzmy, wskazówek jest trochę więcej, trzeba się troszeczkę więcej w to wgłębić. Natomiast ja się w to wgłębiać teraz w tej chwili nie będę, bo nie o to chodzi. Natomiast ten progesteron nam mówi o tym, że jest owulacja. Czyli okres, w którym suczka jest płodna. Jest to najbardziej niebezpieczny, jak gdyby immunologicznie okres, bo w tym okresie jej odporność od początku cieczki zaczyna spadać, ale w tym okresie jest zdecydowanie poniżej jakiejś normalnej granicy. Dlaczego? No takie proste biologiczne wytłumaczenie. Po prostu suczka ma być przygotowana na to, żeby przyjąć
lewniki psa, tak? Czyli ciało obce. No więc jeżeli mam się na to godzić, no to muszę ten mój organizm przygotować do tego, żeby tego nie pozabijał. No i dwa, stres psychiczny, jej nastawienie, to wszystko powoduje, tyle rzeczy się dzieje w organizmie, że on jak gdyby nie jest w stanie zapanować nad wszystkim i wtedy bardzo łatwo o jakieś przeróżne zakażenia, przeróżnego typu i maści. Być może na koniec zdążę Wam historyjkę mojej bugi podpowiedzieć, właśnie w tym względzie. W każdym razie, po tym całym zajściu, ten progesteron jak już zacznie rosnąć, to on sobie rośnie. I ten progesteron, kiedy rośnie, to on rośnie do mniej więcej 50-100, różnie to bywa. U mnie u suczek zazwyczaj przyjmuje wartości między 70 a 90. I to nie jest wcale odpowiedź, że ona jest w ciąży. To wcale nie jest odpowiedź, że ona jest w ciąży. To jest tylko odpowiedź na pytanie, że była owulacja i że progesteron u suczki zainicjował etap ciąży. Ciąży urojonej, bardziej lub mniej okazanej przez tą suczkę, ale fizjologicznie ona jest do tego przygotowana, że w razie gdyby suka w stadzie nie mogła odchować swoich małych, to druga przejmie tą rolę i ona jak gdyby cały czas jest przygotowana na to, dlatego też są bardzo często u suczek w grupach cieczki występują w jednym okresie. Jeżeli jedna nie będzie mogła ich odchować czy odkarmić, bo będzie ich bardzo dużo, wtedy druga przejmie tą rolę. Dlatego jest ta ciąża. To jest taka atawistyczna cecha. Leż, kochani. Ale ona jest i występuje. I to jest jak gdyby zabezpieczenie natury tych zwierząt, że jeżeli taka sunia jak ta urodziłaby 9 maluchów, zapewne któraś ze stada pomogłaby jej odchować, bo odchowanie 9 maluchów jest naprawdę ogromnym dla nich wyzwaniem, co widać i po futerku, i po jej zmęczeniu. Także tu ciąża urojona występuje bardziej lub mniej widocznie, ale u każdej suki. Każda suka ma taką ciążę. Jedyną różnicą w tym progesteronie jest to, że w momencie, kiedy suczka jest naprawdę w ciąży, to ten progesteron ma prawo opaść dopiero tuż przed porodem. Dosłownie 24 godziny przed porodem opada. Wtedy przyjmuje bardzo niskie wartości. Od połowy ciąży leciutko opada, ale się cały czas trzyma na właściwym poziomie. Natomiast u suczek, które są tak zwane w tej urojonej ciąży, ten progesteron może zacząć opadać już po około miesiącu, ale przez miesiąc on zazwyczaj się trzyma naprawdę powyżej 30. I dopiero potem powoli, sukcesywnie opada, albo też trzyma się tak samo wysoko i zaczyna powoli opadać, ale nie opada nagle, inicjując poród, tylko po prostu sobie schodkami na dół schodzi. I to jest jedyna różnica. Dlatego też progesteron jest jedynym hormonem, nawet nie relaksyna, a właśnie progesteron jest jedynym hormonem, który mówi nam dokładnie o etapie, na jakim suka się znajduje. Czy jest przed cieczką, czy jest krótko po cieczce. Ponieważ te cieczki występują między 6, 9, 7, co 7 miesięcy, różnie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, bo pojawiło się krwawienie, zniknęło, co zdarza się. I to może być cieczka bezowulacyjna, ale wtedy progesteronu nie będzie. To może być cieczka, znaczy taki falstart cieczki i cieczka naturalna, normalna wystąpi za chwilę. Czasami miesiąc z opóźnieniem, czasami po dwóch tygodniach, czasami po miesiącu, ale wiemy, że ma to nastąpić, bo nie ma progesteronu podniesionego. No i wszystko, strom nie jest powiększony, nie ma żadnych innych zmian mówiących o tym, że była cieczka. No to wiemy. I jeżeli w jakikolwiek sposób mamy wątpliwości, czy nie przegapiliśmy cieczki, to też progesteron nam o tym powie, znając wartości jego, w którym momencie jest suczka, czy jest po cieczce, przed cieczką. Jak to wygląda. Nie będziemy się też za rok, jeżeli ta suczka na przykład nie obdarzy nas cieczką przez najbliższych kolejnych 12 miesięcy. No i tu czekamy już 6-7 plus 12, to już się robi prawie 2 lata. No i teraz pan doktor weterynarii nas się pyta. A my mówimy, że ona nie miała cieczki. Jeżeli nie sprawdziliśmy,
Jeżeli nie sprawdziliśmy, to tego nie wiemy. I wtedy jest gdybanie, czy była cieczka, czy była urojona, czy była cicha, czy była niezauważona. I właściwie no, bardzo trudno jest lekarzowi wtedy podjąć decyzję. I działa trochę po omacku. Działając po omacku czasami nam się coś uda, czasami coś napsujemy. I to jest zawsze gorsza sytuacja. Także ja w takich niepewnych sytuacjach zawsze polecam zbadać progesteron. Dla większości weterynarzy oczywiście progesteron jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem krycia. Natomiast po prostu nie myślą o tym, nie zastanawiają się nad tym w danym momencie. Na wale pracy i czasami być może przez przekaz, który mu mówicie, bo on tak naprawdę bazuje na tym, co widzi i co wy mu mówicie, na pytaniu, które mu zadajecie. I tak wam też odpowiada. Natomiast gdyby to zgłębić, to mnie osobiście żaden weterynarz jeszcze nie odmówił badania progesteronu, nawet w momentach, które teoretycznie były no niekonieczne. Ale jeżeli chce zbadać progesteron u suki, która jest miesiąc po kryciu, no to chyba z jakiejś przyczyny. Czy mam jakieś kłopoty hormonalne z suczką? Nie, ale była kryta, nie do końca mam potwierdzenie ciąży i nie wiem, czy chodzi o hormonalne zmiany, czy też o mój moment krycia. Także progesteron, znając jego drogę i jego zachowanie się, możemy wiedzieć dużo więcej, niż wiemy z samych objawów zewnętrznych, bo z tych objawów zewnętrznych naprawdę nie wszystko i nie zawsze wynika. To, czy suczka ma apetyt, czy nie ma apetyt, to czasami wynika tylko i wyłącznie z tego, że na przykład wydaje jej się, że jest w ostatnim etapie ciąży i listwa mleczna wtedy się buduje i chce mleko produkować. Jej brak apetytu właśnie po tym okresie może być absolutnie fizjologiczny i normalny, bo ona jak gdyby wewnętrznie się blokuje przed produkcją mleka, bo nie ma tych szczeniąt, w związku z czym nie będę produkowała mleka. W większości przypadków bierdety nie mają już takich ciężkich sytuacji, gdzie trzeba to farmakologicznie blokować. Bardzo często radzą sobie z tym po prostu same. Trochę więcej ruchu, zabrać zabawki i przy jakimś takim większym natężeniu to załatwia sprawę. Także nastroje, humory, apetyty bardzo często właśnie są wyznaczane przez stan hormonalny suczki. Jeżeli o tym wiemy, łatwiej nam nad tym zapanować. Jeżeli wiemy, że w czasie cieczki suczka ma swój system immunologiczny otwarty, osłabiony, no to decydujemy się na wszystko, co niesie ze sobą ryzyko zabierania psa w niebezpieczne, jakkolwiek by tego nie nazwać, miejsca. Także to, czy suczka w jaki sposób reaguje i czy jest, czy nie jest w cieczce, to jak gdyby jest czasami bardzo proste do zaobserwowania, a czasami nie. Jak często występuje, bywają zmiany, w związku z czym to też nie jest takie bardzo równe, że zawsze co 7 miesięcy, najczęściej na przykład, tak, ale czasami z różnych przyczyn. I to zwierzęta same wiedzą. To mogą być jakieś, nie wiem, układy gwiazd, pogoda, różne sytuacje, gdzie suczka wtedy nie chce ruszyć z cieczką. Czasami czeka na sąsiadkę, bo u mnie w domu może czekać na drugą suczkę, bo jest ich więcej. Czasami może czekać na sąsiadkę. Różnie to bywa. I ten okres się przedłuża o 2 miesiące, 3 miesiące. Już niejednokrotnie czekałam na te cieczki, one nie nadchodziły, a powinny już dawno być. Także odległość między cieczkami, chociaż teoretycznie wyznaczona, że powiedzmy między pierwszą a drugą było 7 czy 8 miesięcy, że za kolejną będzie tak samo, to wcale nie tak jest i nie musi być to chorobliwe, ale jeżeli między jedną a drugą cieczką mija 2 lata, to wtedy jest pytanie, co się działo i każdy powiedzmy sygnał odnośnie, że zauważyliśmy coś, że były jakieś w międzyczasie mniej więcej wypływy, że coś się działo, daje nam tą odpowiedź. Ja też myślałam, że moja powcia dostała cieczkę jako ponad 2-letnia. Ale to nie do końca prawda. W moim zeszycie mam zapisane, że kiedy miała 8 czy 9 miesięcy, zaczęły się dziewczyny podglądać. Nie było do końca wypływu. Ten srąb był lekko powiększony. Jakby się miało zacząć coś dziać i się nie działo. I była to ewidentnie cieczka bezowulacyjna. I w tym momencie za te 8 czy 9 miesięcy kolejnych rzeczywiście cieczka nastąpiła. Moja ukochana Bugi, która dostała cieczkę, no i był to sam początek, pierwszy czy drugi dzień, uczestnicząc w wystawie, bo
może nie wystawie, w szkoleniu psów, ponieważ to były jedne z ostatnich zajęć, no to na te ostatnie zajęcia chciałam pojechać jeszcze powiedzieć, że dziękuję, że już na ostatnie bodajże już nie pojadę, bo mamy cieczkę. I wtedy zauważyłam psa, duży, brązowy, nie pamiętam rasy, być może nawet bez rasy był. W każdym bądź razie na tym szkoleniu widziałam, jak pan głaskał psa, a z niego po prostu dym włosów szedł. I pytałam pana, może co się stało z temu psu, czy tak nie jest strasznie? A nie, nic to nie jest, proszę pani, to nic nie jest. Weterynarz powiedział, że to nic niebezpiecznego. On ma gronkowca, ale gronkowiec jest wszędzie, więc to nie jest żaden problem. No ale już jesteśmy w leczeniu. Jak się okazało, on był w leczeniu, ale był widocznie bardzo długo, bo ubugi. Cieczka miała się skończyć, a się nie kończyło. Wypływ nie miał być brzydki, a zaczął być brzydki i zaczął brzydko pachnieć. No więc oczywiście wymaz, antybiotykogram. I się okazało, że jest to rzeczywiście ten gronkowiec złocisty, dosyć szczególny dla skóry, ale w wymazie wykazany. Na dodatek prawie, że na wszystko oporny. Na takie semi-oporne dwa antybiotyki po kolei nie zadziałały. Niestety nie zadziałały. Robiłam wtedy autoszczepionkę dla nich w Poznaniu na Wieniawskiego. Jeszcze wtedy to robiło ludzkie laboratorium. I na szczęście trochę zadziałało. Długie leczenie, codzienne kucie od 0,2 mm, 0,2 cm do 2 cm i potem o każde 0,2 w dół. Takie były wtedy autoszczepionki, takie były systemy. No i to na szczęście na tyle zadziałało, że Bugi sobie z tym radziła, ale że zawsze w okresie cieczki coś wychodziło i niestety musiałam troszeczkę jej pomagać. Homeopatia wtedy mi przyszła z pomocą dosyć mocną i podając jej pulsatile, pamiętam sulfur i nie tylko, te wszystkie leki, które mogą jej pomóc, pomagały, rzeczywiście pomagały. W którymś momencie dostała ropomacicze, udało mi się homeopatycznie również z tego wyciągnąć. W bardzo fajny sposób według pana Wolfa, książeczkę polecam. I do końca życia miałam z nią problem. Bugi nigdy nie dała szczeniąt. Czy dlatego, że była X0 i że jeden jej jajnik był niedorozwinięty, czy dlatego, że pustki zrobił gronkowiec, do dziś nie wiem i już wiedzieć nie będę. Bugi nie żyje. Szczeniąt nigdy nie dała. Przepiękna suka. Wielkie moje marzenia hodowlane. Przywiezione ze Szwecji za kosmiczne pieniądze. I co? I ryzyko. Ani zdrowotnie, ani kłopotliwie dla mnie, bo potem był strach, czy ją sterylizować, czy nie. Jak miała jakieś tam potrzeby, no to też każde naruszenie powłok było zawsze ryzykiem, że ten gronkowiec się ujawni, bo to zawsze jest stres i no, co zrobimy, jeżeli zaatakuje ranę? Na szczęście po sterylizacji nie zaatakował, była w dobrej kondycji i wszystko się skończyło bardzo dobrze, ale wszystko pamiętam doskonale. Pamiętam, czym się zaraziła. Niestety ludzie jeżdżą na szkolenia, na różne rzeczy z psami, które są w trakcie leczenia. I jeżeli mamy zwierzęta, które mają normalny poziom odporności, nie są w cieczce suczki itd., to zazwyczaj sobie z tym spokojnie radzą. Natomiast w okresie cieczki cały jej układ immunologiczny jest nie dość, że bardziej wrażliwy, to na dodatek akurat jej narządy rodne są wszystkie otwarte, bramy są otwarte i zapraszają wszystkich, również bakterie. Nigdy nie jeżdżę z suczkami w ciąży, z suczkami w cieczkach na wystawy. Nie jeżdżę z nimi na żadne miejsca, w których jest ryzyko poznania obcych zwierząt, co do których zawsze mam bardzo ograniczone zaufanie. Lekarze mówią jedno, a sytuacja u zwierząt czasami bywa inna. Owszem, ten pies no, miał gronkowca, tak, gronkowiec istnieje, ale jest też fakt, gdyby go zapytać dogłębniej, panie doktorze, jeżeli spotka takiego osłabionego zwierzaka, czy on go zarazi? I wtedy by była odpowiedź, tak, osłabionego, tak. Więc życzę wszystkim zdrowych suczek i sytuacji, w których nie będziecie musieli wybierać, wystawa czy nie wystawa, cieczka czy nie cieczka. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy wasza suczka była w cieczce, jest w cieczce, czy jest po cieczce, albo w którymkolwiek momencie, to zbadajcie sobie progesteron, będziecie mieli czarno na białym odpowiedź i wtedy w każdym następnym momencie macie zawsze więcej wiedzy i każde więcej wiedzy daje wam większą możliwość uporania się z ewentualnym problemem w przyszłości. Im więcej wiesz, tym więcej kontrolujesz. Jest to absolutna zasada.
nie opuszcza nikogo. W związku z czym zdrówka i przyjemności z dziewczynami życzę. A tutaj muszę wersję odwrócić na drugą stronę i dokończyć czesania. Jak widzicie, Mason Pearson został dzisiaj odłożony na chwilę. Czeszę ją tylko tą szczotką i powiem szczerze, jestem bardzo z niej zadowolona. Akurat ta różowa dla dziewczyn, ta, jak już mówiłam, na lindorowe futro. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych pogaduchach przy czesaniu.